Witamy Was bardzo serdecznie. W czasie naszego wykładu chcieliśmy poruszyć temat, z którym chcąc nie chcąc każdy się spotyka na co dzień, mianowicie chmury, niekoniecznie takie, które widujemy na niebie, ale bliżej związane z informatyką. Postaramy się na początek przybliżyć samo określenie cloud computingu, zaprezentować różne podejścia do tego zagadnienia, przedstawić korzyści, które możemy osiągnąć z korzystania z cloudów. Zaprezentujemy, jak stworzyć chmurę obliczeniową na potrzeby takie mniejsze lub większe. Jako przykład posłuży nam projekt CC1, gdyż znamy go najlepiej. Wspomnimy też o innych dostępnych rozwiązaniach w tej dziedzinie oraz poruszymy bardzo ważny temat, jakim jest bezpieczeństwo danych zgromadzonych w chmurach i ogólnie bezpieczeństwo, wiele aspektów bezpieczeństwa chmur. Chmura obliczeniowa to określenie nie kryje pod sobą nic konkretnego, nie definiuje żadnego konkretnego rozwiązania. Jest to ogólne określenie na model przetwarzania danych. Korzystając z cloud computingu, przerzucamy dane do rzeczonej chmury i wszelkie usługi są nam, wszelkie funkcjonalności są nam udostępniane na zasadzie usług. Ze względu na to, jaki jest dostęp do chmury, możemy ją podzielić na prywatną, publiczną, hybrydową. W przypadku prywatnym to jest wewnątrz jakiejś firmy, organizacji, instytucji, chmura, do której nie ma dostępu nikt z zewnątrz. Chmura publiczna charakteryzuje się bardzo szerokim dostępem, praktycznie każdy może z niej korzystać. Hybrydowa jest połączeniem obu poprzednich rozwiązań. Jest to chmura prywatna, która ma także swoje, w razie potrzeby korzysta z chmur publicznych. Samo określenie, jest wiele legend na temat skąd się wzięło. Mi najbardziej podoba się to, że na wielu diagramach obrazujących takie masowe przetwarzanie danych pojawia się obłoczek, do którego są podłączone urządzenia i to jest nasza chmura. Przekazuję pałeczkę. Tak, dzięki. Tak, oprócz podziału chmur na prywatne, publiczne, hybrydowe wykształci się przez ten okres od początku powstania tego modelu obliczeniowego również inny podział. Właśnie ze względu na to, co udostępniamy użytkownikom, czy tam też klientom w przypadku rozwiązań komercyjnych. Pierwszy typ chmur obliczeniowych, jakie możemy dostać, z którym się pewnie większość z Was spotkała, są to chmury typu software as a service. W tym podejściu do takiego rozproszenia właśnie użytkownik dostaje dostęp do konkretnych aplikacji zdalnie. W przypadku Google Documents wystarczy nam zwykła przeglądarka internetowa. Wystarczy wejść na stronę, no pewnie większość z Was wie, zalogować się i można tworzyć sobie dokumenty. Istnieją też rozwiązania komercyjne, przykładem może być rozwijany chyba aktualnie Photoshop. No ma to polegać na tym, że użytkownik płaci głównie za czas, przez jaki wykorzystuje aplikację, a nie płaci za licencję. Też odpadają dość duże koszty związane z wykupieniem całego oprogramowania. No i w przypadku, gdy potrzebujemy sobie zretuszować tylko zdjęcie, płacimy za kilka godzin używania samego programu. Kolejnym modelem jest Platform as a Service. Jest to nieco bardziej rozwinięty model właśnie SaaS. W tej wersji chmur obliczeniowych kładzie się nacisk na to, żeby użytkownik dostał gotowe rozwiązanie. Przykładowo dla deweloperów taka chmura powinna dostarczać już oprócz samych narzędzi programistycznych też jakieś narzędzia do kontroli wersji, kompilatory właśnie, które są też prawdopodobnie gdzieś w chmurze.
narzędzia do kontroli samego projektu i, no i masę innych rzeczy, które są razem zintegrowane w jedno środowisko. No i został nam trzeci model chmur, który czym się przełącza? W którym użytkownik dostaje zamiast oprogramowania dostęp do sprzętu. Jest to model Infrastructure as a Service. W przypadku klientów komercyjnych dostarczamy im na ich żądanie gotowy sprzęt. Na przykładem może być hosting wirtualnych serwerów lub wykupywanie serwerów dedykowanych. Użytkownik musi wtedy podpisać z providerem umowę na określony czas i przez ten czas może wykorzystywać swój, no swój wykupiony sprzęt, serwer czy na przykład wirtualny hosting. Dość dużą wadą tego jest to, że trzeba podpisać umowę, trzeba się zobligować, że wirtualny serwer będziemy używać przez powiedzmy 24 miesiące. Musimy przez to przez cały ten czas zapłacić z góry albo w miesięcznych ratach. No i w odpowiedzi na właśnie ten problem powstały chmury oparte o wirtualizację. Użytkownik, przepraszam, provider dostarcza użytkownikowi całą serwerownię, ale nie daje mu bezpośrednio dostępu do swoich serwerów, tak jak jest to w przypadku właśnie serwerów dedykowanych, natomiast umożliwia klientom uruchomienie wirtualnych maszyn na swoich serwerach. W przypadku, gdy na przykład mamy jakąś stronę internetową i spodziewamy się, wydaliśmy na przykład kilka dni temu grę, spodziewamy się, że w najbliższym czasie będziemy mieć zwiększony ruch na naszych serwerach www. Możemy wtedy wykupić więcej wirtualnych maszyn, zarezerwować sobie w naszej chmurze, znaczy w naszym klastrze. No i na ten płacimy tylko za czas, w którym te wirtualne maszyny działają. W przypadku, gdy przestaniemy je potrzebować, możemy je natychmiast zwolnić. Nie wiąże się to ze strony providera z kupieniem tego sprzętu. Jedynym problemem dla niego jest dostarczenie dysku takiej wirtualnej maszyny na fizyczny serwer i uruchomienie, skonfigurowanie sprzętu dla wirtualnego sprzętu dla takiej maszyny. Tak, jakie są wady i zalety takiego podziału, znaczy takiego rozwiązania właśnie z wirtualizacją sprzętu dla użytkownika? Przede wszystkim daje to nam bardzo szybki dostęp do mocy obliczeniowej. Rozwiązanie, które mamy w Instytucie, udało nam się osiągnąć czas około, w zależności od użycia i liczby użytkowników, od 2 do 5 minut na uruchomienie dowolnego serwera z obrazu dysku użytkownika, co w porównaniu z podpisaniem umowy z dostawcą dedykowanych serwerów, wstawieniem takiego serwera w szafę i skonfigurowaniem sieci do tego jest znacznie szybsze. Druga sprawa to koszt. Tak jak mówiłem, w przypadku, gdy potrzebujemy wirtualną maszynę tylko na chwilkę, możemy kliknąć w interfejsie do naszego cloudu stwórz maszynę, gdy przestaniemy ją potrzebować, klikniemy zniszcz. No i płacimy tylko za tyle godzin, ile naprawdę używamy ten sprzęt. Nie musimy podpisywać żadnych umów na wynajem tego. Kolejnym aspektem jest też właśnie koszt od strony przedsiębiorstwa. Tak, w Instytucie Fizyki Jądrowej udostępniamy cały nasz cloud dla fizyków. Ponieważ różnie to bywa, niektórzy potrzebują w niektórych momentach dużo danych przetworzyć, niektórzy potrzebują szybki dostęp do sieci, ale ogólnie całe obciążenie cloudu jest mniej więcej równomierne. Dlatego możemy też część serwerów, które nie są wykorzystane w danej chwili, wyłączać. Także jest to też kolejny właśnie aspekt, dzięki któremu możemy oszczędzić na kosztach obsługi takiego cloudu i na dostarczeniu takiej usługi. Nie wiem, czy ktoś z was wie, ile kosztuje godzina użytkowania w Amazonie wirtualnej maszyny? 20, około 20-30 centów za godzinę od procesora. Także są to w porównaniu z kosztami rzędu 20-30 zł za miesiąc, które musimy z góry zapłacić, jeżeli byśmy potrzebowali taki sprzęt w przypadku dedykowanych serwerów, dość niskie koszty.
No i kolejna rzecz, czyli niezależność od sprzętu. Wirtualizatory na ogół mają wspólną pulę urządzeń, które potrafią emulować, także nie ma problemu, aby taką wirtualną maszynę, którą sobie skonfigurujemy na jednym cloudzie, przenieść do innego cloudu, czy nawet skonfigurować ją u siebie lokalnie na komputerze. No i ostatnia rzecz to jest dostęp do konta administratora. To głównie też dla pod kątem studentów jest rozwijany ten sprzęt. Jeżeli dajemy użytkownikom jakimś, przykładowo Grid, chociaż tutaj nie jestem ekspertem, to bardziej Miłosz, nie mają oni dostępu do konta Ruta, czy na przykład studenci na fizycznych serwerach na uczelni. W przypadku cloudu każdy ma swoją prywatną wirtualną maszynę, może ją z nią zrobić dowolną rzecz, jaka mu się podoba. Jeżeli coś zepsuje, może ją szybko zniszczyć, skonfigurować od nowa. Nie są to zbyt duże koszty też i nie jest to dużym problemem. Tak, większość rzeczy ma, to jest też swoje wady. Pierwszą z nich jest narzut wirtualizacji. Otóż, aby emulować procesor, emulować dostęp do wszystkich urządzeń wejścia, wyjścia, musimy to jakoś robić. Jest to oczywiście narzut, natomiast w tej chwili jest to około 2-5% w przypadku wirtualizacji procesora i no i nieco więcej w przypadku wirtualizacji fizycznych urządzeń typu karta sieciowa, karta grafiki lub dostęp do dysku. No i też druga rzecz, czyli nie mamy możliwości dostępu do fizycznego sprzętu na komputerze. Czyli przykładowo, gdybyśmy chcieli na przykład wykonać obliczenia na kartach grafiki, to w tej chwili jeszcze na tym poziomie wirtualizacji nie jest to dostępne. No i ostatnia rzecz, czyli infrastruktura sieciowa. Z jednej strony jest to dość fajne, bo użytkownik nie musi martwić się o to, żeby wpiąć kabelki do serwera, skonfigurować switcha i tak dalej. Jest to na pewno plus, a z drugiej strony, jeżeli potrzebujemy jakieś bardziej zaawansowane wykorzystanie sieci typu na przykład multicasty, broadcasty i tak dalej, to jest to już problem, ponieważ cloud narzuca nam pewne rozwiązania sieciowe. Teraz możemy przejść do krótkiego omówienia naszego projektu. Projekt nosi nazwę CC1, co rozwijamy jako Kraków Cloud One. Z założenia jest to projekt, jest połączeniem stworzenia oprogramowania do zarządzania chmurą przy okazji z sprzętową realizacją tej chmury. Realizowana jest w Instytucie Fizyki Jądrowej jako chmura prywatna, jednak samo oprogramowanie nie narzuca ograniczeń żadnych, może być użyte do stworzenia również chmur publicznych. Tutaj wspomniane są dumnie brzmiące cele projektu. Znoszenie barier w dostępie do mocy obliczeniowej w nauce i gospodarce przy użyciu rozwiązań opartych o cloud computing. I tak właściwie to realizujemy. Fazy projektu zostały wyznaczone pewne. W tej chwili mamy nasz system działa w trybie już produkcyjnym, jest dostępny dla pracowników Instytutu. Każdy może założyć konto i korzystać z niego. W tej chwili jesteśmy przygotowani software'owo i lokalnie próbowaliśmy korzystać z rozproszonego środowiska cloud, czyli do jednej chmury połączyć kilka serwerowni. Naszym celem również jest zainteresowanie małych przedsiębiorstw możliwościami, jakie daje cloud i danie możliwości przetestowania ich aplikacji w środowisku cloudowym, zanim skontaktują się z jakimś większym providerem typu Amazon, gdzie by chcieli to uruchomić już płacąc pieniądze. W tej chwili mamy zainteresowanie ze strony kilku firm i toczą się wszelkiego rodzaju testy. Cała nasza
magia cloudowa schowana jest za prostym interfejsem przeglądarkowym. Po zalogowaniu użytkownik widzi ekran mniej więcej podobny do tego, przeglądając swoje wirtualne maszyny, które ma uruchomione. Jednak najciekawsze rzeczy dzieją się pod spodem. Tak. Dostęp do naszego systemu zapewniony jest przez interfejsy udostępniane użytkownikom. Podstawowym jest wspomniany i pokazany web interfejs. Oferujemy, ale także pracujemy nad interfejsem EC2, dzięki któremu będziemy kompatybilni z rozwiązaniami Amazonu, w związku z czym wszelkie narzędzia do zarządzania maszynami uruchomionymi w chmurze Amazonu będą mogły być wykorzystywane do korzystania z naszej chmury obliczeniowej. Nie jest w tej chwili, te dwa interfejsy są opracowywane, jednak rozwijane mogą być inne. Mamy elastyczną strukturę, nasz cloud manager, centralny system, centralny element naszego systemu może również przyjmować zapytania od innych interfejsów. To jest już kwestia rozwijania tego dalej. Centralny element Cloud Manager to jest, gromadzi informacje głównie o użytkownikach oraz także pozwalamy użytkownikom organizować się w grupy. Cloud Manager pośredniczy pomiędzy interfejsem a właściwym klastrem, gdzie uruchamiane są wirtualne maszyny użytkowników. Zarządzanie klastrem odbywa się z poziomu naszego cluster managera, do którego podłączone są już fizyczne nody, na których uruchamiane są wirtualne maszyny. Jak wspominaliśmy już kilkukrotnie, kładziemy nacisk na rozproszoną strukturę naszego systemu. Cloud Manager poza informacjami o użytkownikach przechowuje również informacje o dostępnych klasach obliczeniowych, na których użytkownicy mogą uruchamiać swoje maszyny. Dzięki temu możemy połączyć i w sposób prawie przejrzysty udostępniać znacznie większą moc obliczeniową niż pojedyncza instytucja. Jak również właśnie można współdzielić zasoby w ramach jednej chmury z wielu instytucji współpracujących ze sobą lub wielu na przykład serwerowni posiadanych przez jedną firmę, instytucję. Z rzeczy, z których jesteśmy najbardziej dumni w naszym projekcie, wspomniana rozproszona struktura, już nie będę rozwijał tego dalej. Farmy, klastry obliczeniowe dla użytkowników. Naszym głównym użytkownikiem w tej chwili są fizycy z Instytutu Fizyki Jądrowej, którzy są przyzwyczajeni do prowadzenia obliczeń na klastrach. Uruchamiają sobie system kolejkowy, wysyłają zadania, liczy im się to. Pozwalamy na chmurze odtworzyć tą strukturę. Uruchamiają wiele wirtualnych maszyn. My zajmujemy się tym, żeby został skonfigurowany system kolejkowy i po jednym kliknięciu mają klaster, na który mogą wysyłać zadania. No to pewna konfiguracja jest wymagana, ale staramy się, żeby była jak najprostsza. Umożliwiamy również przechowywanie danych na dyskach zewnętrznych. Ponieważ wirtualna maszyna z założenia nie ma dużej przestrzeni na przechowywanie danych na sobie, proponujemy podłączanie dysków zewnętrznych, które są duże i nie są niszczone wraz z niszczeniem maszyny. Dzięki temu można dane, na których się prowadzi obliczenia albo w jakikolwiek sposób się z nich korzysta, mieć zmagazynowane, podpinać ten dysk do różnych maszyn w zależności od potrzeb.
Wirtualne maszyny znajdują się w sieci wewnętrznej swojej. Problemem jest pewnym danie dostępu użytkownikom do tych maszyn, które uruchomią. Najprostszym, najwygodniejszym rozwiązaniem są publiczne adresy IP, dzięki czemu użytkownik z dowolnego miejsca na świecie może się połączyć ze swoją wirtualną maszyną. Żeby ułatwić korzystanie, stworzyliśmy coś, co nazywamy elastycznymi adresami IP. Użytkownik ma swoją pulę jednego lub kilku adresów publicznych i może w każdej chwili przepinać je między kolejnymi maszynami i łączyć się z maszyną, do której aktualnie dany adres został podłączony. Z innych ciekawych funkcji, które rozwijamy, jest kontekstualizacja. Jest to narzędzie, które pozwala na wykonywanie pewnych operacji administratorskich bezpośrednio na systemie operacyjnym wirtualnej maszyny z poziomu przeglądarki. Możemy w przeglądarce wyklikać wstrzyknięcie klucza SSH, żeby móc się łączyć do maszyny. Możemy zmienić hasło administratora lub dowolnego użytkownika. Możemy wykonać miękki restart maszyny. Kontekstualizacja odgrywa także ogromną rolę we wspomnianych wirtualnych klastrach, ponieważ po uruchomieniu maszyny komunikują się ze sobą i jest przeprowadzana konfiguracja uruchomionego klastra. Wspominałem również o interfejsie EC2, który daje nam kompatybilność z rozwiązaniami Amazonu. Mamy także w planach możliwość uruchamiania maszyn na Amazonie na przykład, gdy lokalne moce obliczeniowe okażą się niewystarczające. Wtedy właśnie chmura staje się taka bardziej hybrydowa. Użytkownikom pozwalamy łączyć się w grupy, dzięki czemu mogą dzielić między sobą obrazy wirtualnych maszyn. Przez to, gdy jest więcej osób pracujących przy jednym projekcie, nie musi każda z nich konfigurować tego samego oprogramowania na maszynach, z których korzysta. Wystarczy, że jedna osoba przygotuje obraz, udostępni go dla całej grupy i wszyscy mogą uruchamiać maszyny, korzystając z tego skonfigurowanego już obrazu. Cały czas rozwijamy i udoskonalamy system kontroli tego, jak użytkownicy zużywają zasoby w chmurze. Jest system kwoty, który pozwala narzucić ograniczenia na ilość rdzeni, która może być wykorzystana przez danego użytkownika, ilość pamięci typu storage na dyskach, jaką dany użytkownik posiada. Prowadzimy także accounting maszyn. Na bieżąco zliczamy wykorzystany przez danego użytkownika czas, co pozwala prowadzić rozliczenia gotówkowe lub bezgotówkowe. A teraz Maciek powie. Teraz tak, wróćmy trochę bardziej szczegółowo do budowy właśnie całego systemu CC1. Tym razem troszkę bardziej szczegółowo postaram się wam opowiedzieć, jak to jest zbudowane. Otóż tak, przychodzą użytkownicy, logują się na stronę www. No i coś by chcieli pewnie zrobić. Mają do wyboru albo stworzyć wirtualne maszyny, zniszczyć te, które mieli wcześniej, lub całą masę innych opcji. Tak, załóżmy, że wybierają stworzenie nowej wirtualnej maszyny. Klikają sobie, wybierają w web interfejsie, z jakimi parametrami chcą utworzyć tą wirtualną maszynę, ile chcą pamięci, ile rdzeni procesora, jaki dysk do tego ma być podpięty. No i klikają otwórz. Takie żądanie utworzenia wirtualnej maszyny idzie do... idzie do web interfejsu właśnie napisanego z użyciem frameworka Django. Jest przekazywany dalej do takiego pudełka o nazwie Cloud Manager. Tak jak mi już wspomniał, zarządza on głównie kontami użytkowników, grupami użytkowników i trzyma informacje o podłączonych do niego fizycznych serwerowych, czyli klastrach obliczeniowych, w których użytkownicy już mają dostęp do jakiegoś sprzętu.
Poza tym pełni on rolę pewnego rodzaju proxy, które przekazuje swoje żądania dalej, nasze żądania pochodzące od web interfejsu dalej do kolejnego pudełeczka o nazwie Cluster Manager, który już jak też wcześniej widzieliście na slajdzie Miłosza, jest podpięte, działa tam, gdzie powinny działać właśnie serwery naszego cloudu. Czyli w tej chwili to jest tylko instytut. Tak, czym się zajmuje Cluster Manager? Głównie trzyma informacje właśnie o tym, co jest najbardziej związane ze sprzętem, czyli wirtualne maszyny, obrazy dysku dla wirtualnych maszyn, obrazy z danymi użytkowników, no i głównie to, co tutaj widzicie na slajdzie. Tak, przychodzi takie żądanie do Cluster Managera. I co? Trzeba je obsłużyć już na tym poziomie jakoś konkretnie. Czyli rozpoczyna się kopiowanie dysku, dysku wirtualnej maszyny z której z kilku macierzy dyskowych na dysk konkretnego serwera, czy tam noda. Jest to główny, znaczy jest to największa część czasu, którą trzeba poświęcić w oczekiwaniu na powstanie wirtualnej maszyny, tak jak mówiłem, około kilku minut. Natomiast po skopiowaniu tego dysku już nie stoi nic na przeszkodzie, aby dany serwer mógł stworzyć sobie daną wirtualną maszynę. Tak, oprócz tego w Cluster Managerze właśnie mamy moduł do zarządzania macierzami dyskowymi, który jest odpowiedzialny za samo kopiowanie dysków, za zarządzanie nimi, kasowanie, ściąganie też nowych i tworzenie nowych dysków. Moduł od kontekstualizacji, czyli moduł, o którym Miłosz wspomniał, który umożliwia użytkownikom zmienienie swojego hasła do wirtualnej maszyny albo spięcie wielu wirtualnych maszyn w jedną farmę, która wykonuje jakieś obliczenia. No i same nody, czyli fizyczny sprzęt, który udostępniamy już użytkownikom, jego moc obliczeniową. Teraz tak, trzeba się z tym jakoś też skomunikować w obrębie samego klastra. Wcześniejsze żądania były przesyłane za pomocą protokołu XML-RPC. Dość archaiczne i aktualnie przymierzamy się też do zmienienia go na API restowe. Natomiast już wewnątrz samego klastra wykorzystujemy komunikację za pomocą SSH. Do samego transferu plików też wykorzystany jest Network File System, NFS. No i to wszystko jakoś sobie współpracuje. Na razie rzadko kiedy się zdarzają awaria. Tak. No i załóżmy, że użytkownik chciał stworzyć całą farmę obliczeniową. Także po przekopiowaniu wszystkich dysków na serwery, te wirtualne maszyny po prostu już zaczynają działać, ma do nich dostęp. Może po stworzeniu takich wirtualnych maszyn podłączyć na przykład do niektórych z nich publiczny adres IP, aby się tam dostać. Może też zmienić hasło roota, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Tak, teraz przygotowałem dla Was coś, co no myślę, że można pokazać tutaj chyba w obrębie sali, ponieważ dostępu do klastra tu nie mamy. Można tak odpiąć? Jak myślisz? Tak, chciałem Wam pokazać demo, znaczy demo, przykład jak działa oprogramowanie o nazwie LibVirt, z którego korzystamy do wirtualizacji, do samej wirtualizacji sprzętu, do wirtualizacji w obrębie klastra. Nie wiem, czy ktoś z Was, znaczy pewnie dużo osób z Was widziało lub korzystało z narzędzi takich jak VirtualBox albo VMware. Właśnie, monitor. LibVirt udostępnia to API, znaczy to, co normalnie możecie w takim wirtualizatorze wyklikać sobie za pomocą myszki lub pisać z klawiatury, to LibVirt udostępnia cały API do robienia tych rzeczy do różnych języków. My korzystamy aktualnie tylko z Pythona, natomiast ma to też API do Java i do C++. Przykład, który chcę Wam pokazać, jeśli się uda. Zrób to, ja nie umiem to. Będzie w Pythonie. Momencik. Super.
To może demonstrację przesuniemy na koniec? Tak, przesuniemy ją na koniec, bo na razie chyba mamy problemy techniczne. W takim razie przejdziemy do dalszej części właściwej prezentacji. Tak. Oczywiście tworzone przez nas oprogramowanie nie jest jedynym dostępnym i pozwalającym zrobić coś podobnego. W ogóle nasz projekt nie zakładał pierwotnie stworzenia oprogramowania do zarządzania chmurą. Mieliśmy ambitny plan skorzystania z któregoś z dostępnych rozwiązań typu open source, wykorzystania go i rozbudowania o rzeczy, których my potrzebujemy. Próbowaliśmy kolejno z Eukaliptusem, Nimbusem, OpenNebulą. Pierwsze dwa okazały się dla nas dość ograniczone, nie znalazły zastosowania. Długo pracowaliśmy z OpenNebulą, stworzyliśmy zaczątki systemu, jednak okazało się, że nasze potrzeby są bardzo specyficzne i niestety gotowe oprogramowanie nie jest w stanie zapewnić tego, czego oczekujemy. W tej chwili najszybciej rozwijającym się i największą nadzieję dającym na sukces jest OpenStack. Jednak w czasie, kiedy my podejmowaliśmy decyzję o użyciu oprogramowania, nie był jeszcze dostępny. W związku z czym już to było ponad rok temu, podjęliśmy decyzję o niekorzystaniu z żadnego z dostępnych rozwiązań, tylko stworzeniu własnego. Co nie znaczy, że inne są dużo gorsze od naszego, tylko do naszych specyficznych potrzeb nie udało się ich zastosować. Cloud wykorzystywany może być przez korporacje do celów komercyjnych, jednak my skupiamy naszą uwagę na innych zastosowaniach, na przykład na uczelniach. Uważamy, że zastosowanie cloud computingu daje duże perspektywy, jeśli chodzi o zastosowanie na przykład tworzenie wirtualnych pracowni komputerowych. W tej chwili pracownie komputerowe to jest postawione 20 kilka komputerów, przy każdym stoi monitor, siada student, nie ma dostępu do konta roota, bo mógłby coś zepsuć, prowadzący nie ma dostępu do konta roota, bo mógłby coś zepsuć, w związku z czym nie ma możliwości nawet prowadzący zainstalowania oprogramowania, nie mówiąc już o bardziej zaawansowanych laboratoriach, gdzie należy przeprowadzić konfigurację jakiegoś oprogramowania, konfigurację samego systemu operacyjnego, gdzie bez dostępu do roota nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Administratorzy pracowni raczej nam go nie dadzą. W związku z czym wielką nadzieją jest zastosowanie cloudu. Na tych komputerach, które stoją w pracowni komputerowej, mogą być uruchomione wirtualne maszyny, na których pracują studenci. Przez to, że wirtualna maszyna po zajęciach jest niszczona, nie ma problemu, że ktoś coś zepsuje na niej, zepsuje konfigurację sieci, skasuje ważne pliki. Studenci mogą pracować, realizować zajęcia, instalować oprogramowanie, mają pełny dostęp, co ich przygotowuje do tego, co później będą w życiu robili. Również uruchomienie cloudu pozwala na lepsze wykorzystanie mocy obliczeniowej zgromadzonej na uczelni. Wirtualne maszyny mogą być uruchomione nie tylko w pracowniach komputerowych, lecz także na przykład na komputerach, które stoją w dziekanacie. W dzisiejszych czasach większość komputerów ma wielorodzeniowe procesory. Do zastosowań biurowych dla pani z dziekanatu nie jest potrzebny aż tak silny sprzęt. Jeżeli będzie w tle chodziło nawet kilka wirtualnych maszyn, to ten pasjans nie będzie ścinał. W związku z czym
Pozwala to ograniczyć zakupy nowego sprzętu, ponieważ można wykorzystać ten, który naprawdę stoi i się marnuje. Jeśli chodzi o zastosowanie w instytucji badawczej, jest to najbardziej dotyczący nas w tej chwili przykład. Wspominałem o tworzeniu new klastrów obliczeniowych. W tej chwili w instytucie na przykład jest wiele grup pracujących przy różnych eksperymentach. Każda grupa ma swój klaster, na którym liczy swoje rzeczy. Dzięki zastosowaniu cloud computingu i uruchamiania wirtualnych klastrów nie ma tego problemu, że są rozproszone klastry po całym instytucie, że moc obliczeniowa się często marnuje, bo klaster działa, a akurat dana grupa nie ma w tej chwili nic do policzenia, innej brakuje mocy obliczeniowej, bo mają swój klasterek, a potrzebują na szybko policzyć duże ilości zadań. Także ułatwia to administrację, ponieważ przygotowane obrazy są uruchamiane. Później nie trzeba przeinstalowywać oprogramowania na wszystkich komputerach, które są w serwerowni. Wystarczy przygotować jeden obraz, uruchomić go. W firmie tutaj bardzo zbliżone są korzyści wynikające z użycia cloudu. Optymalizacja kosztów związanych z administracją, także ograniczenie, optymalizacja zużycia energii na przykład oraz także możliwość łatwego zwiększenia dostępnej mocy obliczeniowej. To jest bardzo duża zaleta cloudu. Jeżeli mocy nam brakuje, możemy skorzystać z mocy udostępnianej przez inne chmury lub, tak jak właśnie wspominaliśmy już kilkukrotnie, w strukturze rozproszonej, może w innym oddziale firmy akurat stoją serwery i nic nie liczą, wtedy możemy uruchamiać jakieś zadania na nich. Tak, kolejnym tematem dość dużym, który by się prawdopodobnie nadawał na cały wykład, jest bezpieczeństwo takiej chmury. Otóż z czym się borykaliśmy do tej pory, borykamy z niektórymi rzeczami nadal. Pierwsza z nich to bezpieczeństwo danych użytkowników. Jeżeli ktoś coś wgrywa do cloudu, takiego jak nasze jakieś dane eksperymentów, czy nawet w przypadku prywatnych firm, jeżeli byłyby to jakieś poufne dane, chciałby on, aby one były bezpieczne. Fajnie byłoby mieć jakieś backupy, w miarę aktualne to raz i dwa, żeby dało się z nich coś, cokolwiek, kiedykolwiek odtworzyć. To czasem bywa problem. Otóż w przypadku backupowania wirtualnych maszyn, zwłaszcza tych działających, problemem jest to, że takie maszyny cały czas piszą po, znaczy cały czas, przez dużą część czasu piszą po swoim dysku twardym i nie mamy możliwości sprawdzenia, kiedy ten zapis jest, kiedy nie ma i nie ma możliwości zablokowania użytkownikowi tego zapisu. Stąd też problem, że jeżeli zaczniemy kopiować przykładowo 20-gigabajtowy dysk, ktoś zacznie sobie w międzyczasie coś jeszcze zapisywać na tym dysku, to no taki backup będzie raczej bezużyteczny w przyszłości, ponieważ część danych może być z jego części, która jest już skopiowana, część danych dopiero będzie skopiowana. Także no jest to dość problematyczne. Kolejnym problemem właśnie związanym z bezpieczeństwem danych użytkowników jako takich jest sama ich ilość. W naszym cloudzie w tej chwili jest chyba już wygenerowanych około kilkunastu terabajtów chyba danych na dyskach twardych z danymi użytkowników oraz samych wirtualnych maszyn. Także to kopiowanie tego w tej chwili trwa już dość długo. Natomiast w miarę rozwoju takiego cloudu skopiowanie większej ilości jeszcze danych może stwarzać no, coraz większe problemy po prostu. No i sam proces kopiowania też obciąża macierz i spowalnia dostęp do tych danych dla użytkownikom. Tak. Kolejna rzecz, dość wrażliwa, przez którą użytkownicy przesyłają swoje dane, to sieć. Otóż pierwsza grupa ataków, z którymi już mieliśmy parę razy do czynienia, to ataki z zewnątrz na wirtualne maszyny użytkowników. Otóż z takimi atakami jest no, ciężko coś zrobić. Przykładowo, jeżeli ktoś sobie ustawi hasło administratora admin1, to no na takiego użytkownika nie mamy niestety wpływu, żeby tego nie zrobił. A niestety, gdy uruchomimy maszynę, która ma publiczny adres IP, to
To jest kwestia kilku, kilkunastu minut, aż zaczną dobijać się do niej Chińczycy i masowo próbować różnych haseł mniej lub bardziej standardowych. W związku z czym... No takie maszyny łatwo wtedy przejąć właśnie i no, użytkownik traci taką maszynę, musi ją na nowo skonfigurować, sobie stworzyć. Także druga grupa ataków to ataki z wewnątrz klastra, których na szczęście jeszcze do tej pory nie mieliśmy, ale no, potencjalnie są one możliwe w przypadku jakichś większych chmur obliczeniowych. Otóż no, większość użytkowników będzie używała takiej chmury tak, jak używa na co dzień swojego komputera, natomiast część z nich może zacząć sprawdzać, czy może tu się da dostać, albo tam coś otworzyć, coś, może się uda, może dostanę hasło roota albo konto roota na wszystkie serwery i tak dalej, także tych użytkowników też się należy spodziewać, póki co jeszcze nie mamy chyba. Nie, oficjalnie nie mamy. Oficjalnie nie mamy. No i da się temu przeciwdziałać oczywiście, natomiast no, tutaj głównym celem jest, głównym problemem jest właśnie dobre skonfigurowanie firewalli i różnych zabezpieczeń w całej infrastrukturze. No i reszta problemów, które też czasami się pojawiają, znaczy na ogół się uda wyeliminować. Przede wszystkim to, że no, wszyscy mają dostęp do konta administratora na swoim systemie. Jest to duża zaleta z punktu widzenia użytkowników, natomiast z punktu widzenia administrowania takim klastrem no, jest to dość duży problem. Jeżeli w momencie, gdy korzystaliśmy z oprogramowania OpenNebula, użytkownicy mieli dostęp do praktycznie wszystkich warstw sieciowych, także to też ciężko było zabezpieczyć coś takiego przed atakami na te warstwy. Kolejna rzecz, która w naszym przypadku też jest dość dużym problemem, to to, że użytkownicy współdzielą jedną sieć razem z wszystkimi urządzeniami w klastrze. Ale tu znowu się pojawia problem dobrej konfiguracji firewall i różnych systemów do wykrywania intruzów. No i to, o czym należy pamiętać, to to, aby właśnie przy całej tej konfiguracji zabezpieczeń, firewall i obcinania użytkownikom dostępu do różnych adresów i tak dalej, nie ograniczyć im za bardzo możliwości działania i pracy w takim klastrze. To też jest dość duży problem. Cały czas rozwijane jest oprogramowanie do zarządzania, jak również oprogramowanie, z którego bezpośrednio korzystamy do uruchamiania maszyn, wirtualizatory. Bo ogólnie problemem jest oddzielenie warstwy wirtualnych maszyn od warstwy sprzętowej, żeby żadne niepowołane informacje nie przechodziły, żeby nie było dostępu, żeby użytkownik, mając wirtualną maszynę, nie miał żadnego dostępu do sprzętu, na którym została uruchomiona. No i tak jak mówiłem, przede wszystkim dobra konfiguracja zapór ogniowych. Aktualnie, tak jak już mówił, konfiguracja sieci cały czas jeszcze się zmienia. Wymyślamy nowe rzeczy, z czego nasz administrator jest bardzo zadowolony. Za niedługo pewnie trzeba będzie przechodzić też na IPv6, jak cały świat przejdzie, też będzie to duży problem, żeby wszystko przestawić i skonfigurować, zabezpieczyć na nowo. Planujemy i staramy się mieć jakąś politykę, na razie coraz lepszą, dostępu do wszystkich urządzeń, do kont na fizycznym sprzęcie. Do serwerowni jeszcze nie mamy. Póki co Miłosza można poprosić, otwiera serwerownię, ale to się, mam nadzieję, zmieni za niedługo. No i też trzeba pamiętać o tym, żeby eliminować jakieś słabe punkty systemu. W tej chwili u nas jest to jedynie Cloud Manager, który jest jeden i no i w cudzysłowie jego położenie kładzie cały nasz system. I tak, teraz parę informacji od naszego administratora, które udało mi się wyciągnąć. Co nas chroni? Pewnie nie wszystko, ale to, co udało mi się właśnie wyciągnąć, to przede wszystkim w tej chwili program OSEC służący do monitorowania tego, co się dzieje na sprzęcie naszym, na serwerach, na nodach. No, przykładowo, jeżeli ostatnio niedawno instalowałem jakieś rzeczy, od razu się administrator zjawia i pyta po co. Kolejna rzecz to Snort, który chroni naszą sieć przed właśnie różnego typu atakami wewnątrz jej. I pakiet, który w tej chwili testujemy, o nazwie OSIM.
z którego wchodzą, tak jak widać, między innymi RP Watch NTOP, który podobno ma jeszcze bardziej zabezpieczyć niż cały cloud, czy ma możliwość zabezpieczenia tego wszystkiego niż te powyższe narzędzia. Tak. I tym sposobem doszliśmy do końca naszej prezentacji. Maciek prawdopodobnie teraz będzie próbował uruchomić tak, jakieś live demo wirtualizacji. Ja w tym czasie bardzo chętnie odpowiem na wszelkie pytania. Tak. W momencie panowie dysponujecie, jeśli chodzi o moc obliczeniową. Przepraszam, ogólnie. Przepraszam, bo tutaj dwa pytania zaczęły padać jednocześnie. Tak, proszę. Mocą obliczeniową dysponujecie? Cała chmura. Jako cała chmura w samym instytucie to chyba nie jest wielką tajemnicą. Mamy około 1000 rdzeni. Na każdy rdzeń przypadają 2 GB pamięci operacyjnej. Rdzeń rdzeniowi nierówny. To znaczy ogólnie, jaki to jest mniej więcej sprzęt? Bo to są jakieś Xeony 2,8 GHz chyba mają. Aha. Czy jest rozważane jeszcze wprowadzenie GPGPU? Tak, pracujemy nad tym cały czas, żeby dać możliwość korzystania z procesorów kart graficznych do obliczeń. Dziękuję. Natomiast jeszcze co do GPU, to problemem cały czas jest właśnie podłączenie sprzętu fizycznego do wirtualnej maszyny, także z tym... Czekamy na rozwój wirtualizatorów, bo to jest coś, co nas w tej chwili trzyma. No, głównie sprzęt tutaj hamuje rozwój tego. Wspominaliście, że chcecie to bardziej rozproszyć. W bardzo rozproszonym środowisku i grono staje się duże, problemem staje się podział. Jedna chmura się odłącza od drugiej. Co wtedy? Powiedzmy, tracicie połączenie pomiędzy jednym fragmentem chmury a drugim. Co wtedy? W przypadku utraty połączenia pomiędzy cloud managerem a cluster managerem, jeżeli jest jakaś awaria, mamy możliwość zablokowania danego cluster managera, wtedy użytkownicy niestety na ten czas tracą dostęp do maszyn, które zostały tam uruchomione, przy czym mogą korzystać z zasobów zgromadzonych w pozostałych częściach cloudu. Niestety, jeżeli coś nie działa, to po prostu nie działa. Natomiast jeżeli to jest właśnie zaburzenie jakiejś komunikacji pomiędzy cloud managerem a cluster managerem, czyli między naszymi składnikami, to blokujemy. Tam mieliście na tym schemacie, kiedy było powiedzenie, kiedy mówiliście o rozszerzeniu to na osobne, dodatkowe chmury, powiedzmy, rozsiane po instytutach, to ja mam na myśli wtedy, kiedy tracicie na przykład dostęp do jednego instytutu. Kiedy, nie wiem, ktoś uderzył łopatą w światłowód i mamy awarię. No to po prostu nie ma dostępu. Nie ma dostępu. Jesteśmy przygotowani na to, blokujemy dostęp, w związku z czym nie ma żadnych błędów. Nie wysypuje się cały cloud, tylko od części jesteśmy odcięci. Jeżeli jesteśmy odcięci, to nic nie poradzimy na to. Natomiast nie ma to też wpływu na przykład na działanie już uruchomionych wirtualnych maszyn. Jeżeli i ktoś... po odzyskaniu łączności praca będzie kontynuowana. Nie zapewniacie redundancji ze względu na maszyny? Czyli nie macie dwóch identycznych maszyn, dwóch różnych data center? I nie mamy czegoś takiego. Nie wiem, czy coś takiego będzie uruchamiane w przyszłości, bliższej lub dalszej. Ale jest to ciekawe, szczególnie w zastosowaniach, w których ważna jest niezawodność, to możemy myśleć o uruchamianiu maszyn w takim trybie. Jeszcze trochę niżej. Czy jest możliwe ustalenie, w której części chmury jest włączona konkretna maszyna? Powiedzmy, lepiej dla mnie byłoby, gdyby było dwa budynki bliżej niż dwa budynki dalej, bo tak, opóźnienia są bardzo ważne. W tej chwili jest możliwość wyboru, gdzie będą maszyny uruchamiane. W tej chwili nie jest to jeszcze tak do końca przejrzyste, jeżeli korzystamy z kilku połączonych ze sobą klastrów. Pracujemy nad tym, żeby to się stało bardziej przejrzyste dla użytkownika, ale w tej chwili jest możliwość wskazania, że moja maszyna ma zostać uruchomiona tutaj albo moja maszyna ma zostać uruchomiona tutaj.
ze względu na to, że różne instytucje mogą ze sobą współpracować na różnych zasadach, kwoty i limity związane z accountingiem są zarządzane przez administratora lokalnego klastra, w związku z czym właśnie może się okazać, że w partnerskiej instytucji już nie mam zasobów, z których mogę skorzystać, wtedy uruchamiam u siebie, albo w drugą stronę, jeżeli u mnie się skończą, to dopiero wtedy uruchamiam w zaprzyjaźnionej instytucji. Czy tak, jak wygląda transport maszyn na przykład z Amazonu do was? I w drugą stronę, czy jest to możliwe, czy skomplikowane? Z Amazonem nie próbowaliśmy, jeśli chodzi o przenoszenie obrazów. W tej chwili mamy sukcesy, jeżeli ktoś korzysta lokalnie z maszyny na VirtualBoxie, może obraz z VirtualBoxa po przekonwertowaniu dodać do nas w systemie i z niego korzystać. Właśnie migracje maszyn z innych systemów to jest coś, nad czym jeszcze pracujemy. Znaczy różnica z Amazonu i naszego systemu jest taka, że Amazon podczas tworzenia wirtualnej maszyny wymaga, abyśmy podali jądro, z jakiego uruchamiamy tą maszynę, obraz RAM dysku i dysk właściwy z chyba jedną partycją tylko, czy sam system plików dla takiej wirtualnej maszyny. Natomiast u nas zakładamy, że użytkownicy dostarczają już do systemu obrazy, w których jest bootloader, wygrane jądro systemu RAM dysk i tak dalej. Obraz także całego dysku, a nie tylko partycji systemowej. I trzeba by to przerobić, po prostu przy importowaniu. Na pewno jest to wykonalne w jakiś sposób. Jeszcze tego nie robiliśmy. Dziękuję. Wspominał pan o problemach dotyczących z adresowaniem IP. Czy IP wersja 6 rozwiąże ten problem, jeśli chodzi o ilość adresów i łączenie, jeśli chodzi o połączenie pomiędzy chmurą a indywidualnym hostem użytkownika, który chce dane zachować, przechować, odczytać, coś z nimi zrobić, przetworzyć? Czy IP wersja 6 rozwiązuje problem adresacji? Nie będzie korków w sieci? Teoretycznie powinna rozwiązać. Znaczy, co do zapchania sieci, to ilość przesłanych danych jest cały czas taka sama, natomiast dzięki IPv6 użytkownicy powinni mieć możliwość zobaczenia wszystkich swoich wirtualnych maszyn z całego świata. W tej chwili to wygląda tak, że mamy prywatną sieć, prywatną pulę adresów prywatnych, które dostają wirtualne maszyny, natomiast jeżeli ktoś potrzebuje dostęp z zewnątrz do danej wirtualnej maszyny, to ma możliwość podłączenia dynamicznie publicznego IP. Wprowadzenie IPv6 powinno to rozwiązać jakoś. Są jeszcze jakieś pytania? Halo? O, słychać. Staram się, żeby był jak najkrótszy. Jeżeli błąd nie wystąpił w sobotę nad ranem, to czas nie powinien przekraczać kilkudziesięciu minut. Jeżeli problem wystąpił w sobotę nad ranem, w tej chwili nie dysponujemy całotygodniowymi dyżurami, w związku z czym trzeba poczekać do poniedziałku, do godziny porannej, około 8-9, wtedy jest sprawdzana poczta i są reakcje przeprowadzane. Jak wygląda sprawa wsparcia grafiki 3D, na przykład OpenGL albo DirectX? W tej chwili emulujemy karty. Dwa typy kart grafiki. Jedna to jest VGA i Cirrus, które posiadają chyba po 9 megabajtów pamięci RAM. Także z jakąkolwiek akceleracją 3D w tej chwili nie ma raczej co o tym mówić. Będzie to możliwe dopiero przy wirtualizacji, przy podpinaniu wirtualnych maszyn fizycznego sprzętu typu właśnie karty grafiki. A kiedy można się tego spodziewać? Ciężko powiedzieć. Tutaj właśnie jest kwestia, że to nie jest tylko od nas zależne. Jest problem sam sprzęt. Na sprzęt są kładzione wymagania, żeby móc udostępniać urządzenia podpięte te do magistrali PCI do wirtualnej maszyny. Musi to być wspierane przez sprzęt, musi być to wspierane przez oprogramowanie. Oprogramowanie już to zaczyna wspierać, sprzęt też, ale działa to różnie. I tutaj mówię o oprogramowaniu, mam na myśli już wirtualizator, czyli tą najniższą warstwę, która daje nam wirtualne maszyny. Jest to od nas niezależne, czekamy na rozwój, rozwija się to w tempie. Znaczy z wszystkim oprócz kart grafiki nie ma problemu, jeżeli procesor to wspiera. Jest to rozszerzenie o nazwie dla AMD
i o MMU i dla Intela Intel VT chyba X albo VTD. VTX, tak? Natomiast dla kart grafiki jest ten problem, że one muszą być inicjalizowane, mają jakieś BIOS jeszcze w cudzysłowie dla kart grafiki. Cały problem jest właśnie w tym, żeby ją podczas działania komputera odpiąć od żyjącego i korzystającego z niej, z tej karty grafiki systemu operacyjnego i przypiąć gdzie indziej, żeby od nowa się uruchomiła. A jeszcze takie pytanie, czy istnieją takie rozwiązania domowe typowo, czy jakieś projekty open source'owe albo freeware'owe, gdzie by można sobie postawić taki klaster w domu? Jeżeli ma pan tak dużo komputerów, to tak, to co Miłosz wspomniał, OpenNebula, OpenStack i Eukaliptus. Dziękuję.